Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Moi drodzy, dzisiaj przepiękny odcinek, ponieważ stwierdziłem, że zacznę robić serię, czyli wszystko o hodowli danych tam zwierząt. Czyli powiem wam, żeby nie było, to nie jest jakaś tam legitna wiedza z internetu, nie walę z kartki, która jest za kamerą. Powiem wam po prostu, jak ja to robię i jak się to sprawdza. Więc dzisiaj odcinek dotyczy gekonów lamparcich. Wziąłem trzy przykładowe, trzy różne totalnie, żebyście zobaczyli sobie, bo oczywiście gekonów lamparcich, jak chodzi o geny, czyli kolorystykę, jest po prostu masa. Więc nie będę przynosił wszystkich, powiem wam po prostu w skrócie, jak to się trzyma, co trzeba mieć, na co trzeba się przygotować, decydując się na gekona lamparciego w domu. Także intro i jedziemy. Gekony lamparcie są najpopularniejszymi gekonami, jakie można spotkać u nas w domach. Agamy brodate i gekony lamparcie to są zdecydowanie najpopularniejsze. W tym momencie do tego grona wjeżdżają zdecydowanie jeszcze gekony orzęsione, ale dzisiaj skupimy się na właśnie lampartach. Dlaczego są takie popularne i dlaczego dużo młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie hodowli gadów właśnie od gekonów lamparci? Dlatego, że gekony lamparcie są to bardzo, ale to bardzo banalne zwierzęta w hodowli. Tak naprawdę są mega wytrzymałe na praktycznie wszystkie błędy hodowcy. Co ty się nie ruszasz nic, bąbel? Miseczka z wodą i to załatwia cały system nawodnienia, także jest banalny. Pamiętajmy, że młode gekony lamparcie, o ile starsze sobie z tym świetnie radzą, tak młode, przy na przykład zrzucaniu wylinek i tak dalej, tą wilgotność powinny mieć podniesioną, aby właśnie uniknąć urazów mechanicznych. Czasami zdarzają się tam właśnie gdzieś pourywane paluszki i tak dalej, to właśnie z tego względu, że ta wilgotność jest za nisko, podczas gdy gekony lamparcie zrzucają wylinkę. Taką ciekawostką jest to, że gekon lamparcie, zrzucając wylinkę, od razu praktycznie ją zjada, więc bardzo często nie znajdziemy wylinki, ponieważ w całości będzie zjedzona przez naszego gekusia. Co do ogrzewania, najlepszą opcją, tak jak w naturze zresztą robią to gekony lamparcie, jest grzanie od dołu, od spodu. Najlepiej kierować się tą właśnie informacją odnośnie ogrzewania, czyli mata grzewcza będzie lepszym rozwiązaniem niż żarówka grzewcza, ponieważ właśnie ciepło będzie dostarczane od ziemi, tak jak mają to zresztą w naturze, bo wygrzewają się na nagrzanych skałach. Co do żarówki UVB, nie jest ona konieczna, no bo nie jest. Gekon spokojnie będzie sobie prosperował, ale ostatnie badania dowodzą, że UVB pozytywnie wpływa na rozwój gekona. Dlatego fajnie by było, oczywiście nie należy z tym przesadzać, szczególnie wśród odmian, jak chodzi o geny, wśród odmian albinotycznych, z tego względu, że skóra jest nieco inna, no i może się to skończyć poparzeniem. Ale jeżeli nasz gekuś nie ma nic wspólnego z albino, jak najbardziej możemy podłączyć również żarówkę UVB i obserwować, jak nasz maluch rośnie, bo tak jak mówię, podobno ma to lepszy wpływ, ale sam tego nie sprawdzałem. Dlaczego powiedziałem, że są mega wytrzymałe na błędy hodowców? Ponieważ moim pierwszym gadem w życiu, jakiego miałem, był gekon lamparci, a w zasadzie dwie samice. To jest właśnie też moment, o którym warto powiedzieć. Dla bezpieczeństwa tych zwierząt powinno się trzymać w pojedynkę. Z tego względu, że no niestety nierzadko zdarzają się ataki. Głównie, wiadomo, ataki występują między samcem a samcem. Kolejna rzecz, jeżeli nie wiecie, ogólnie kopulacje u gekonów odbywają się często, są, że tak powiem, dość namiętne i właśnie dlatego nie powinno się trzymać ich w parach. Samiec cały czas chcąc kopulować z samicą, po prostu ją zamęczy. Należy unikać takich sytuacji. Jeżeli chcesz mieć gekona lamparciego
z myślą o tym, żeby je rozmnażać, żeby tworzyć swoje tam projekty i tak dalej, no to przygotuj się też na to, że będziesz musiał te gekony trzymać oddzielnie i dopiero w momencie, kiedy one będą dojrzałe płciowo i tak dalej, dopuszczasz samca do momentu zapłodnienia. Jeżeli samica zostanie zapłodniona, samca zabieramy, żeby miała już ciszę, spokój i mogła zająć się sobą i swoim macierzyństwem. Na marginesie, to jest samczyk, którego łączę z tą samicą. Musiałbym wam powiedzieć, jakie są geny, jaki będzie wynik, ale zobaczymy, dlatego że ta samica jest jeszcze wagowo nie do końca gotowa na to, żeby dopuszczać i rozmnażać, dlatego cierpliwie czekam. Ten samiec to jest sprawdzony tatuś, maluchy są, już w zasadzie za moment będą do wydania, więc jeżeli interesujecie się gekonem lamparcim do siebie do domu, to śmiało piszcie do mnie na Instagramie, Instagram tutaj jest wyświetlony, albo gdzieś może tutaj, żeby nie zasłaniać całej reszty. Także jak ktoś coś, to zapraszam do kontaktu, powysyłam wam zdjęcia i tak dalej, co jest dostępne. Czego potrzebujemy, decydując się na gekona lamparciego? Po pierwsze, od razu należy wspomnieć, że warto jest brać z legitnego źródła, ponieważ może nie chodzi o to, żeby nie przynieść choroby i tak dalej, ale żeby po prostu ten gekon był zadbany. Maluchy bardzo często są dość niesforne, jeżeli ktoś nie ogarnie, jak trzymać takiego malucha, on potrafi sam sobie zrobić krzywdę. I u gekonów lamparcich nierzadko są to jakieś uszkodzenia palców, uszkodzenia łapek, ponieważ tak jak one się wykluwają, to są takie żelki. U mnie na odcinku było, jak się wykluwa gekon lamparci. Widać, to są takie żelusie, z nimi trzeba bardzo delikatnie, trzeba je dobrze rozkarmić i wtedy dopiero są do wydania. Co jeszcze warto powiedzieć? Pojemnik, terrarium, co lepsze, jak to robić? Tak naprawdę nie ma co lepsze. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Pięknie wystrojone jest dla nas, nie dla zwierząt. Od razu wam mówię, że to nie musi być piękne terrarium. To chodzi o to, żeby gekonowi było dobrze. A żeby było dobrze gekonowi, on musi mieć jedzenie, musi mieć ciepło i musi mieć gdzie sobie chodzić i mieć gdzie się chować. Bardzo szybko przyzwyczajają się do człowieka. Jak widzicie, one nie są agresywne. Jedynie jak są głodne, to po prostu są tak żarłoczne, że rzucają się na palce. Ale zdecydowanie nie są to gekony, które stwarzają jakiekolwiek zagrożenie. Nie są agresywne w żaden sposób, więc naprawdę na początek przygody z terrarystyką gekony lamparcie to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Dlaczego według mnie są najlepsze? Dlatego, że względem na przykład agam brodatych jedzą dużo mniej niż agama brodata. A jeżeli jedzą mniej, to znaczy, że wychodzą po prostu taniej. Do tego agamy brodate potrzebują żarówki UVB, a gekon lamparci jedynie albo maty grzewczej, albo żarówki grzewczej. Po prostu musi mieć ciepło i wszystko gra. Suplementacja. Przy każdym gadzie, tak naprawdę przy każdej jaszczurce, trzeba pamiętać o suplementacji. To jest wapno, jakaś tam multivitamina, D3. To są po prostu takie rzeczy, które już powinieneś wiedzieć na pewno, jeżeli decydujesz się na jakąkolwiek jaszczurkę w domu. Co jedzą gekony lamparcie? Oczywiście gekon lamparci zje wszystko. Black Knightica zainteresowana świerszczykiem. O, merda, merda. Hops, hops, hops. O, i Amciu. Kochani, gekony lamparcie mega łagodne, naprawdę są bardzo łatwe do opanowania nawet przez dzieci. Ja kiedy dostałem swoje dwa gekony lamparcie miałem, Boże, nie wiem, z 7 lat i naprawdę ja i brat daliśmy sobie radę bez problemu, żyły 15 ponad lat, więc to też jest zwierzę, które nie padnie nam po roku czy dwóch, o ile jest zdrowy, jest suplementowany i tak dalej. Co powinniśmy mieć tak jakby od początku? To jest właśnie terrarium, grzanie, czyli albo żarówka grzewcza, no jak chodzi o moc żarówki, to już dostosowana do wielkości terrarium czy tam pojemnika, lub mata grzewcza, czyli po prostu źródło ciepła. Kolejna rzecz, miska z wodą, najlepiej płytka miska z wodą, żeby gekon tam nie wpadał, a mógł sobie po tym przejść i w razie co się napić. Co jest jeszcze fajną rzeczą? Miska, w której zawsze będziemy mieć mączniaki. Mączniaki, czyli wiecie, te małe robaczki do karmienia, żeby one zawsze tam były, że w razie gdyby gekon był głodny, to sobie zawsze może tam się dopchać. A poza tym karmimy świerszczem, czy tam karaczanem, w zasadzie kto co lubi, czy dubia, czy tureckie. Ja na przykład Turków nienawidzę i Turki odradzam zawsze każdemu, kto się pyta, dlatego że kiedyś mi uciekły, są strasznie szybkie, przeżyją w domu w każdych warunkach, utrudniają życie. Skrytka, czyli najczęściej to są na przykład kokos, łupina z kokosa, taka wiecie, w połowie z otworkiem, one uwielbiają tam siedzieć, więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie. To są ogólnie gady, które głównie przebywają na ziemi. Natomiast jeżeli mamy terrarium i robimy ściankę z takimi wyżłobieniami, gekony zdecydowanie bardzo często będą się po niej przechadzać, więc fajną jest to opcją, ale pamiętajmy, że terrarium musi rosnąć razem z naszym zwierzakiem. Więc jeżeli kupujecie małą kluchę, która jest o tego rozmiaru,
no to zdecydowanie nie możemy jej od razu zapakować do 80, bo ona się tam zagubi, może mieć problem z jedzeniem, może po prostu czuć dyskomfort. Więc na początku fajnie jest pójść w pojemnik, on sobie podrasta, a naprawdę gekony szybko rosną. Jak kupiłem tą Black Knightice, ona, kurczę, nie pamiętam kiedy ją kupiłem, ale to chyba było jakoś koło zima, wiosna, coś w tym stylu, więc to było ogólnie nie tak dawno. Była o tego rozmiaru mniej więcej, więc naprawdę ona urosła dwukrotnie i przy dobrej suplementacji, przy karmieniu, gekony te rosną naprawdę szybko. Gekony nic więcej nie potrzebują, one mają się bardzo dobrze w takich warunkach. Dużo osób się mnie już pytało, czy można wyjmować je na ręce. To jest taki temat, że jak odpowiem, że można, to zaraz hodowcy ścisną mnie, że namawiam ludzi do tego, żeby wyciągali i maltretowali zwierzęta. Tym zwierzętom, kiedy je wyjmujemy, nic się nie dzieje, o ile wyjmujemy je w odpowiedni sposób i obsługujemy się nimi w odpowiedni sposób. Czyli nie tyramy, nie przytrzymujemy. Wiecie, o co chodzi. To zwierzę nie ma uczuć i akurat jak chodzi o gekony, no to grupa gekonów jest taka dość głupiutka, więc ona nic nie ogarnia. Im to nie przeszkadza. To nie jest tak, że one się naprawdę niesamowicie stresują, że to wpływa na jedzenie. Sami widzieliście, że mimo, że zabrałem do innego miejsca, to Black Knightica od razu sobie zjadła. Naprawdę są bezproblemowe zwierzęta, chodzi tylko o to, żeby ich nie maltretować, czyli z wyczuciem. Można je wyjmować na ręce i ja ogólnie nie należę do tego typu ludzi, którzy wam powiedzą, nie, terrorystyka jest tylko do tego, żeby ją oglądać. No nie, uważam, że są gatunki, które jak najbardziej można wyjąć i ja dla frajdy czasem wyjmuję sobie, czy agamy brodate, czy gekony lamparcie, bo po prostu lubię. Czy węże, jakieś zbożówki, po prostu sobie wyjąć, o tak o, zobaczyć w jakiej jest kondycji, w jakim jest stanie, czy wszystko gra. Wyjmuję je na ręce i się po prostu nie pierdolę. Jeżeli chcecie kupić dziecku i wmówić, że jak najbardziej może sobie wyciągać, bawić się, telepać, że zabawka, to totalnie nie. Szczególnie, że młode gekony, one naprawdę są jeszcze delikatne i tak jak o te już są podrośnięte, więc nic się nie dzieje, ale młode gekony to są naprawdę żelusie i trzeba bardzo uważać na nie. Jeżeli mnie oglądasz i chcesz kupić prezent dziecku, nie mówię, że to jest zły pomysł, bo to prawdopodobnie jest dobry pomysł, ale wiedz, że to jest też obowiązek dla ciebie, że musisz dopilnować, żeby to dziecko nie robiło mu krzywdy. Czy dziecko może sobie wyjąć? Może, tylko przy tobie. Ty masz widzieć, że obsługuje się nim delikatnie, że nie dzieje mu się krzywda, a myślę, że każdy dorosły człowiek po prostu zauważy, kiedy jest coś nie tak. Na samym końcu, tak mi się wydaje, przy takim odcinku warto powiedzieć, ile kosztuje gekon lamparci. Tutaj mamy zestawienie różnych, ponieważ ta na przykład samica jest genem Black Knight. W tym momencie ona nie jest jeszcze, ona nie jest całkowicie czarna, bo to jest gen, który się uczernia z pokolenia na pokolenie, ale jest taka naprawdę ciemna i ona kosztowała mnie 2500. Ten oto gentleman kosztował mnie bodajże ten coś pewnie około 600. Szczerze nie pamiętam już ile kosztują, chodzi mi tylko o to, że po prostu to bardzo zależy od genów, to bardzo zależy od hodowli i gekona lamparciego można kupić od, wydaje mi się, nawet już gdzieś 300-400 zł do, myślę, że no limit, ale wiem, że Black Knighty teraz chodzą po 4000 zł, więc czy tam nawet trochę więcej, więc naprawdę nie ma limitu, zależy czego szukacie, po co, co wam się podoba, więc tak naprawdę ceny nie ma co ruszać. Ale ogólnie jest to zwierzę, które jest tanie w utrzymaniu, tanie w hodowli. Jeżeli chodzi o pytanie, czy na to zwierzę dużo się wydaje? Nie. I nieważne, czy kupimy sobie gekona, który będzie wart 4000, czy kupimy sobie gekona za 400 zł, nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj chodzi o to, że nie jedzą bardzo dużo. Jedyne rachunki, jakie zapłacimy, to jest właśnie jakieś źródło ciepła. No i terrarium, czy pojemnik. Zależy od czego tam chcecie zacząć. Ale naprawdę początek przygody z terrorystyką, gekony lamparcie, to jest mistrzostwo świata. Ja tak zaczynałem i masa moich znajomych też zaczynała od gekonów lamparci, dlatego jak dla mnie totalny strzał w dziesiątkę. Także dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Zostawcie koniecznie suba na dole. Zostawcie też komentarz, czy chcielibyście więcej takich odcinków właśnie jak hodować dane gatunki zwierząt, tak jak ja przynajmniej to robię, czyli krótki opis, czego potrzebujecie, ile to, ile tamto. Jeżeli tak, napisz właśnie w komentarzu, żebym wiedział, czy robisz taką serię. I ode mnie na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się. Jau.